Kurier Szczeciński, 25 maja 1946 roku. Sobota. Pierwsze pytanie referendum. Czy głosując w głosowaniu ludowym w dniu 30 czerwca za zniesieniem Senatu, wypowiadamy się od razu za zniesieniem w ogóle drugiej izby ustawodawczej w nowym ustroju Polski? Nie, bynajmniej tak nie jest. Na razie tylko przesądzimy decyzję że o nowej konstytucji odrodzonej Polski będzie stanowił wyłącznie Sejm, to jest Parlament o jednej Izbie. Jak sprawę dwuizbowości lub jednoizbowości rozstrzygnie obrany na jesieni roku bieżącego Sejm konstytucyjny, to dopiero przyszłość pokaże. Głosowanie ludowe tej sprawy nie przesądza, bo takiego pytania wśród trzech pytań referendum nie ma. Natomiast było i jest do pomyślenia powołanie drugiej Izby o kompetencjach mniejszych od Sejmu, o składzie opartym na reprezentacji samorządów, związków zawodowych i ruchu spółdzielczego. 70 milionów złotych na odbudowę Szczecina. Wywiad z dyrektorem szczecińskiej dyrekcji odbudowy inżynierem Welczerem. Jakie są najważniejsze zamierzenia szczecińskiej dyrekcji odbudowy na najbliższy okres czasu? W przygotowaniu, że się tak wyrażę, na warsztacie są następujące większe akcje. Nie mówię tu o drobniejszych remontach. Odbudowa mostu drogowego żelazno-betonowego o długości około 60 metrów nad torami kolejowymi przy ulicy Mickiewicza. Przebudowa i remont dawnego kina Bałtyk na teatr polski w Szczecinie. Odbudowa domów mieszkalnych. Ze względów oszczędnościowych i celem uzyskania jak największej ilości mieszkań, remontować będziemy głównie całe bloki mieszkaniowe. Bliższych szczegółów na razie nie jestem w możliwości podać. Mogę tylko oświadczyć, że w obecnej akcji mieszkaniowej będą w pierwszym rzędzie uwzględniane mieszkania robotnicze. Opracowuje się projekt odbudowy siedziby Szkoły Morskiej w Szczecinie. Niezależnie od wymienionych przeze mnie ważniejszych zamierzeń, kończymy i oddajemy kolejno do użytkowania szereg gmachów państwowych na urzędy i biura. Między innymi w najbliższych dniach oddana będzie Urzędowi Wojewódzkiemu znaczna część gmachu przy wałach chrobrego. Nadto ukończono remont czterech gmachów dla władz bezpieczeństwa przy ulicy Małopolskiej, Alei Piastów, ulicy Wilsona i Wałach Chrobrego oraz cały szereg innych pomieszczeń na biura i urzędy. Repertuar Teatr Mały, Aleja Wojska Polskiego, 64 Dziś i codziennie walący się dom Sztuka w trzech aktach Marii Morozowicz-Szczepkowskiej. Wszyscy urzędnicy i funkcjonariusze władz państwowych, miejskich oraz instytucji i przedsiębiorstw korzystają z 50% zniżki biletów w dni powszechne za okazaniem legitymacji służbowej. Ogłoszenia drobne. Potrzebna inteligentna panienka do dziecka. Pierwszeństwo: samotna